Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu, jak korzystać z serwera zarządzającego firmy ESET. Wdrożenie konsoli wersji 7 odbywa się podobnie jak przedstawiłem to we wcześniejszym filmie przy wersji 6. Ogólnie rzecz biorąc, można konsolę zarządzającą, serwer zarządzający albo uruchomić jako maszynę wirtualną, albo zaimplementować w ramach systemu Windows bądź Linux. Dzisiaj przedstawię, jak zarządzać oprogramowaniem firmy ESET poprzez tą konsolę zarządzającą. Producent dalej kontynuuje, że konsola jest w wersji webowej i dochodzi do sytuacji takiej, że dzięki temu system ten jest wieloplatformowy i nie ma potrzeby uczyć się podejścia do tej konsoli w zależności od systemu operacyjnego. Po zalogowaniu się do konsoli zarządzającej firmy ESET mamy podgląd na to, co dzieje się w sieci, jeżeli chodzi o produkty ESET-a. W pierwszym oknie mamy tak zwany przegląd, czyli mamy informacje o tym, ile mamy komputerów zarządzających, co się z nimi dzieje, czy wymagają jakiejś uwagi, bądź w naszej sieci znajdują się komputery z zagrożeniem jakimkolwiek. Również informacje, iloma stacjami zarządzamy, bądź iloma stacjami nie zarządzamy. Tymi niezarządzającymi, nieautoryzowanymi oraz tymi, które są zainstalowane u nas w sieci. Przegląd incydentów wskazuje nam, w tym oknie będziemy widzieć to, co się dzieje z naszej sieci, czyli jakiekolwiek incydenty wystąpiły, jeżeli chodzi o oprogramowanie ESET-a. W zakładce komputery mamy informacje o komputerach, którymi zarządzamy z naszego systemu, tutaj z tej konsoli zarządzającej. Przegląd stanu i ostatnie połączenia, kiedy odbyła się ostatnia aktualizacja, ile mamy komputerów znanych, jeżeli chodzi o nieautoryzowane i nieautoryzowane, których nie znamy. Ewidentnie można tutaj zobaczyć, ile takich komputerów jest, kiedy nastąpiło połączenie, kiedy po prostu takie informacje są nam potrzebne. W zakładce Server Security Management Center mamy informacje o tym, co dzieje się z naszym serwerem, czyli jego tak naprawdę zapotrzebowania na zasoby systemowe. W zakładce zagrożenia antywirusowe mamy po prostu informacje o stanie zagrożenia w naszej sieci. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zdarzenia, tutaj będziemy mieli takie informacje. To samo w zakładce zagrożenia dla zapory sieciowej, a natomiast w zakładce aplikacje ESET mamy informacje o wszystkich produktach ESET-a zainstalowanych w naszej sieci i zarządzanych przez ten serwer zarządzający. Tutaj akurat wykorzystujemy najnowszą wersję i jest również informacja o tym, że jakie produkty można zaktualizować. Następne zakładki w panelu kontrolnym są już dodawane osobiście przeze mnie i można je również dodawać, mogą dodawać je Państwo. Tutaj mamy zadania serwera i klienta. Panel kontrolny dotyczący przesłanych plików do analizy do chmury producenta w ramach dodatkowej licencji ESET Dynamic Team Defense oraz Live Grida. Dzięki informacji przesłanej każdy plik, każda wysłana informacja posiada swój tak zwany skrót hash. Możemy wtedy wyświetlić informacje na temat danego pliku i do jakiej kategorii został zakwalifikowany i co się z nim dzieje, jeżeli chodzi o sprawdzenie w chmurze. W następnym panelu kontrolnym mamy informacje na temat następnego rozwiązania, które świeżo co zostało zaimplementowane, zwanego ESET Enterprise Inspector. Natomiast w następnym mamy informacje, jeżeli znajdą się tutaj takie informacje o komputerach z jakimiś problemami, bądź urządzeniami mobilnymi, jeżeli na nich wystąpi jakikolwiek problem
czy to z komunikacją, czy z zagrożeniem. W zakładce komputery widzimy wszystkie komputery, które możemy synchronizować z domeną, jak również możemy synchronizować z sieciami komputerowymi oraz z systemami VMware'owymi. Tutaj akurat mam zadanie synchronizacji z domeną, dlatego też pokazuję podział według grup z domeny i wszystkie komputery. Na każdym z komputerów, tutaj w tym przypadku zarządzanych, jest ją tylko tutaj serwer zarządzający wraz z zainstalowanym ochroną File Security. Jakie moduły znajdują się na jakim komputerze, jaka wersja oprogramowania. Komputery podzielone są na grupy statyczne i dynamiczne. Jeden komputer może być tylko w jednej grupie statycznej, natomiast może znajdować się w wielu grupach dynamicznych w zależności od tego, jak je sobie skonfigurujemy. W zakładce zagrożenia mamy podgląd do zagrożeń, jakiekolwiek, kiedykolwiek one wystąpiły w naszej sieci. Nowością wersji 7 jest to, że każde zagrożenie, które zostanie rozwiązane poprzez na przykład wyleczenie pliku bądź poprzez jego usunięcie, automatycznie zostaje tutaj również określone jako zagrożenie wyleczone, usunięte. W zakładce raporty mamy zdefiniowanych bardzo wiele szablonów raportów, z których możemy korzystać. Takimi szablonami są na przykład domeny wysyłające najwięcej spamu, wykorzystanie urządzeń, jakie mamy składniki, jakie są składniki naszych komputerów i tak dalej. Jakie zagrożenie wystąpiło. Możemy też takie raporty wysyłać sobie na maila w formie zaplanowanego raportu, czy to w formie PDF-u, pliku CSV, czy innego. Raporty takie możemy sobie otrzymywać codziennie o wyznaczonej porze, z dnia poprzedniego, z tygodnia poprzedniego, z miesiąca poprzedniego, w zależności od tego, co chcemy uzyskać. W zakładce zadania klienta tworzymy po prostu standardowe zadania, które muszą być realizowane i które chcemy zrealizować na końcówkach. Na przykład takim niech będzie przykładem właśnie zadanie instalacji na przykład oprogramowania firm trzecich, w tym przypadku 7-Zipa z pliku MSI. Jest to instalacja cicha, nie wymagająca interwencji ze strony użytkownika, a możemy to do tego właśnie wykorzystać konsolę zarządzającej firmy S. Ponadto w zakładce instalatory tworzymy swoje instalatory zawierające produkty Asseta. Czy to sam skrypt instalacyjny samego agenta, czy też skrypt dla GPO, bądź też już pakiet kompleksowy zawierający wszystkie produkty, czyli agenta oraz program zabezpieczający. Czy to Asset Endpoint, czy Asset na przykład File Security. W zakładce polityki mamy możliwość skonfigurowania polityk, czyli tak naprawdę ustawień każdego produktu, który jest narzucany przez serwer zarządzający. Możemy sobie pokazać wszystkie, bądź tylko te przypisane. Każda przypisana polityka może być przypisana do grupy, bądź do konkretnego komputera. Gdzie jest faktycznie zastosowana? Widzimy to w zakładce zastosowane. Dodatkowo możemy podejrzeć sobie ustawienia każdej polityki, nie wchodząc w jej edycję, w zakładce ustawienia, aby sprawdzić, dotyczy ta konkretna polityka. W tym przypadku jest to wykorzystywanie serwera HTTP Proxy dla aktualizacji dla komputerów, które mimo, że nie mają dostępu do internetu, a chociażby mają tylko dostęp do serwera zarządzającego, pobierają takie aktualizacje bez potrzeby tworzenia na przykład mirroru czy dodatkowego serwera aktualizacji w sieci.
tak zwanej dla aktualizacji offline. W podsumowaniu widzimy, dla jakiego produktu to jest, opis i czego dotyczy ta konkretna polityka. W zakładce użytkownicy komputerów swobodnie możemy synchronizować, jeżeli posiadamy Active Directory, domenę, wszystkich użytkowników z domeny. Użytkowników tych możemy przypisać w polityce do dwóch modułów. Do modułu web filteringu opartego na kategoriach i URL-ach oraz do modułu zarządzania urządzeniami przenośnymi. W powiadomieniach są stworzone przez producenta alerty, powiadomienia. Takie alerty możemy sobie włączyć. Tutaj na przykładzie alertu dotyczącego ataku sieciowego jest informacja właśnie o możliwości jego załączenia i konfiguracji. Czego dotyczy to zagrożenie? W jakiej grupie statycznej to zagrożenie ma być jakby zasygnalizowane tym powiadomieniem? I ustawiamy tak zwane operanty dotyczące tego powiadomienia. W dystrybucji wskazujemy, w jaki chcemy sposób otrzymać to powiadomienie. Może to być powiadomienie wysłane na adres mailowy z wykorzystaniem informacji o serwerze SMTP w ustawieniach serwera zarządzającego oraz mamy podgląd do informacji ustawionych w ustawieniach zaawansowanych dotyczących kryteriów, czy to czasowych, czy to statystycznych, czy też kryteriów dziennika zdarzeń, kiedy takie powiadomienie ma być zrealizowane. W tym przypadku powiadomienie to wystąpi, kiedy w ciągu jednego dnia będzie około 100, w ciągu jednej minuty nastąpi 100 powiadomień, 100 wystąpień ataku na przykład na jakiś komputer. W tym momencie będzie wysłany mail czy też komunikat SNMP bądź wpis do dziennika syslogu o takim zdarzeniu. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu administrator może bardzo dokładnie wiedzieć, kiedy nastąpiło jakiekolwiek zdarzenie i szybciej podjąć odpowiednie kroki, żeby zabezpieczyć dalsze postępowanie. Oczywiście te powiadomienia można później odpowiednio sobie skonfigurować. W zakładce przegląd stanu mamy informacje na temat tego, co się dzieje w naszej sieci, jeżeli chodzi o produkty esetowe i tak naprawdę nie tylko. Mianowicie ile komputerów mamy w sieci, iloma jesteśmy w stanie zarządzać, a iloma nie zarządzamy. Oczywiście w tych niezarządzanych również się kryją wszelkiego rodzaju switche oraz drukarki. W tym momencie rozumiem, że ciężko podjąć działania z takimi urządzeniami, jeżeli chodzi o ochronę, ale każdy administrator widzi, że takie urządzenia posiada. W zakładce grupy, tak jak wcześniej powiedziałem, mamy podział, możemy tworzyć dodatkowo grupy statyczne i dynamiczne. Grupy dynamiczne tworzymy z szablonów. Takie szablony są, niektóre są wbudowane, niektóre możemy stworzyć własne, w zależności od tego, co chcemy uzyskać, żeby taka informacja była przekazana. W zakładce przesłane pliki mamy informacje o wysłanych plikach poddanych diagnostyce ESET-a w chmurze. Z jakiego komputera, kiedy, jaki plik, jaka wielkość została wysłana do analizy. Oczywiście producent nie wymaga korzystania z takiej możliwości. To jest tylko opcja dodatkowa. W zakładce użytkownicy właśnie możemy dodać dodatkowych administratorów synchronizowanych z domeny po identyfikatorze SID. Dzięki temu
administrator nie musi się logować na główne konto administratora serwera zarządzającego, ale może wykorzystać kredensiale, swoje uprawnienia z domeny. Każdemu takiemu użytkownikowi możemy przypisać odpowiednie uprawnienia do serwera zarządzającego. Co on tak naprawdę może robić? Uprawnienia takie przypisujemy, w takich uprawnieniach przypisujemy, do jakiej grupy ma dany administrator dostęp, może być do wszystkich albo do konkretnej, z jakich funkcji może korzystać, które ma funkcje może ma do odczytu, które może użyć, czyli wykonać, albo które może po prostu tworzyć i zapisywać, zmieniać nowe, czyli edytować bądź tworzyć nowe. Oczywiście te uprawnienia są następnie, mogą być przypisane właśnie do grupy użytkowników. Znaczy tutaj akurat wybiera się do jakich dodatkowo grupy użytkowników z domeny i do jakich użytkowników tutaj mamy przypisane te uprawnienia. Możemy przypisać do konkretnego administratora konkretne uprawnienia, na przykład prezesowi, żeby tylko mógł podglądać, co się dzieje w sieci, czyli dostęp do jakichś informacji. W zakładce certyfikaty jest to, powiem szczerze, najważniejsza część, którą trzeba zawsze w momencie zaimplementowania zarchiwizować. Certyfikaty, czy to równorzędne, czy też głównego urzędu certyfikacji, trzeba zawsze przechowywać w kopii zapasowej, ze względu na to, że dzięki temu jest łatwiejszy sposób odzyskania dostępu do serwera zarządzającego, nawet w przypadku, kiedy system całkowicie się zepsuje, nie będzie możliwości dostępu do systemu, albo nawet do coś z hardware'u, na przykład dysk się zepsuje i nie ma dostępu do danych. W zakładce zadania serwera możemy stworzyć zadania dotyczące stricte sensu zadań serwera, jak generowanie raportów, synchronizacja właśnie grup statycznych z domeny, na przykład grup użytkowników z domeny, wdrażanie agenta i przypisywania poprawnej nazwy FQDN komputerowi. W ostatniej zakładce ustawienia serwera po prostu ustawiamy te najważniejsze informacje dla serwera, które są potrzebne, czyli serwer, gdzie się znajduje serwer pocztowy, gdzie się znajduje dostęp do serwera Active Directory, możliwość wysyłania logów do sysloga i ilość, czas przechowywania logów oraz w pewien sposób zmiana troszeczkę w GUI, czyli tak zwany co-branding, możliwość wstawienia logo w naszej konsoli oraz odpowiedniej stopki w raportach i powiadomieniach. Dodatkowo posiada GUI zakładki menu takie dodatkowe, pomoc albo na skróty. W pomocy, w zakładce pomoc mamy możliwość dostępu do różnych baz wiedzy, natomiast w zakładce na skróty dodatkowo mamy możliwość czy to dodania nowego komputera, wyszukania czy wdrożenia, czy jakiegoś wykonania, jakiegoś zadania bez potrzeby wchodzenia głębiej. Dziękuję bardzo.